I fell apart a thousand times. I'm tired of thinking. It's raining, but something in your eyes is shining on me. You say it's time to let go. I say, where are you going with my heart? I'm so afraid of getting lost. Witajcie, cześć wam, tutaj Zygi z Teksasu. Moi drodzy, porannik z dworu dzisiaj. Jest niedziela. Wy to oglądacie pewnie popołudniem w Polsce w poniedziałek. Ale ja wam tylko chciałem pokazać rzeczy, które się zmieniły u mnie w ogrodzie. Słuchajcie, pierwsza rzecz, taka uwaga. Czekajcie, tylko kamerę odwrócę. Czy widzieliście już tak wysoką różę? Ta róża ma... O, zobaczcie, Ta róża ma 1,80 m na pewno. No okej, na jednym patyku. A tu okra, która się ściga z nią, i ta okra ma ponad 2 m. I dalej owocuje i dalej rośnie. Nie wiem, o co chodzi. Takiej wysokiej okry jeszcze nie widziałem. No i tam na górze się zawiązuje owoc. I tak co parę dni, 4 dni, 5 dni zbieramy z niej owoce. Dobra. A w hydroponice pusto. Wyczyściłem wszystko. Moi drodzy, teraz jest taki stan. O, puściuteńko. Tutaj rury rozmontowane, to wszystko wyczyszczone. Tutaj skrzynie wyczyszczone, wymyte. Tu jeszcze tylko została woda, którą użyję do podlewania roślin dzisiaj wieczorem. I też ją wyszoruję, wyczyszczę. Natomiast tu mam już posiane roślinki na nowy sezon, czyli sezon jesienno-zimowy. I co my tu mamy? Słuchajcie, tu jest pietruszka, sałata burgundy, sałata butter crunch i seler naciowy. Dalej mamy... Dalej, co tu mamy? To są Swiss chard, czyli boćwina. Boćwina jest zielona, kolorowa, magenta i sałata bok choy. Tu mamy kolejną skrzynkę i w tej skrzynce jest pak choy, sałata. Tu są jeszcze zioła. Jest spinacz perpetua, jakaś niemiecka pietruszka i lubczyk. Ok, i w ostatnim, muszę to podlać, bo widzę, że sucho. Ostatnim są szpinaki, Noble szpinak, Riverside szpinak, Viroflay szpinak i Bloomsday szpinak. No i to będzie nowy sezon, nie będzie tu jakiś hura czy tam mega nowych roślin, po prostu to, co się da zjeść jesienią i zimą. No i to tyle, a tu pustki, papryka już została zdemontowana, posiekana i już się znajduje w kompostowniku. Tu w ogrodzie buraki idą sobie ładnie, bulwy się robią ładne, ale trochę żałuję, bo już bym rozbierał ten ogród, bo ja go muszę zrzucić na ziemię, dlatego że gniją mi te deski tutaj od spodu i pękają i po prostu się to wszystko zapada. No ale było to już dwa lata chyba. I ja to po prostu rozmontuję i spuszczę na dół, na ziemię. Trochę się trzeba będzie schylać, ale co tam. No i co? Pierwsze okry tutaj, które mi zaatakowały, jak to się nazywa, te czarne. Popatrzcie, brakuje języka polskiego. No, zaatakowane, widzicie? Przez co? Tu papryki, gdzieś tam kolejne papryki, o tu też gdzieś wiszą, no papryki się mają dobrze, to wszystko zdemontuję. Natomiast tu z tyłu, za tą płachtą, będzie nowa konstrukcja na solary. Ja przeniosę te solary, które tam mam u góry, o pokażę wam, tam u góry są solary.
i one będą przeniesione na dół, dlatego że dodam jeszcze dwa solary, w sumie będzie 400 W i dwa solary będą takie, które są podwójne, czyli czyli solary, które będą pobierały promienie słoneczne bezpośrednio ze słońca i również odbite, czyli od spodu. To jakby wzmacnia ich skuteczność o 35%. Choćby o 15%, to już jest dużo, nie? No, obliczyłem, że gdyby był brak prądu, dłuższy czas, to ja wytrzymam, bo lodówka na nich pójdzie całą dobę. Dodatkowo można jeszcze jakieś tam światło, inne urządzenia, radio czy telewizor też puścić i to da radę. No, to tyle u mnie, a ja już idę z Wami porozmawiać. Zanim jednak rozpocznę, słuchajcie, to muszę Wam przedstawić mojego gościa, bardzo ważnego gościa. Już odwracam kamerę i Wam przedstawię. O, to jest żabka. To jest żabka. Żabka jest, no, kochanym, przekochanym pieskiem, ale jak widzicie, jest niewidoma. Jest też pieskiem w depresji całe życie. Została znaleziona w Brownsville, tam gdzie mieszkała siostra mojej żony. Ona jest już staruszką, ma chyba 15 lat, nie wiemy ile dokładnie, bo została znaleziona. No, musiała prawdopodobnie cierpieć za młodu, bo ciągle ma depresję, jak idzie deszcz albo jakaś taka burzowa sytuacja, to cała drży. To jest pies, który rasowy pies, który szuka węży, on walczy z wężami. Również takie większe żyjątka typu szczur czy opos. To jest taki pies, no hunter pies, myśliwski. Myśliwski dużo powiedziane, no po prostu lubi takie zwierzęta wyszukiwać. Jest z nami, ponieważ jej pani poleciała do Polski na miesiąc. No a my jesteśmy taką rodziną, że przyjmuje takie, no ty się zaplączesz żabka, muszę to inaczej zrobić. Tak, 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 zakręciła się. O, to niedobrze. Dobra, dajcie mi ją odplątać. Okej, okay. Piesek odplątany, jest tutaj ze mną. Muszę bardzo uważać, bo ona spaceruje i, no, i potrafi się zaplątać, a nie możemy jej puścić wolno, bo zginie. Po prostu wpadnie do jakiejś dziury, zaatakuje ją coś. Już jej się nie... Kiedyś tak, ona oślepła jakieś 4 lata temu. Była pieskiem, który lubił uciekać. Poszedł gdzieś tam i wrócił dopiero na koniec dnia. No ale to się skończyło, już nie można, trzeba ją pilnować. Dobra, to tyle o piesku. Tytuł dzisiejszego porannika jest dla istot źródła wszystko jest bezcenne, dla umysłów ego wszystko ma swoją cenę. Moi drodzy, na początku przeprosiny. Bardzo, bardzo chcę przeprosić kogoś, kto był na czacie w ten piątkowy porannik, ten na żywo taki. I Lawinia, albo ona ma też, domyślam się, że to kobieta, ma też drugi link, Love Love, napisała tam na czacie do mnie taki tekst: Ziggy, nie mów istoty źródła, bo my jesteśmy ludźmi. I ja zareagowałem zbyt mocno, uważam, i za to Cię przepraszam, bo powiedziałem coś takiego: proszę, nie mądź. I to było nie na miejscu. Nie powinienem tak zareagować. Mogę się tylko usprawiedliwić, dlaczego tak zareagowałem. Otóż ja bardzo mocno czuję, że ja jestem, ja to wiem, ja to po prostu wiem, że ja jestem istotą źródła. Ale moja droga, ty masz prawo do tego, żeby tak nie myśleć o sobie, więc i po prostu przepraszam cię i szanuję to, że myślisz właśnie w taki sposób. Każdy z nas ma prawo do swoich przekonań i każdy z nas ma prawo czuć, że my je szanujemy, co ja wcale nie znaczy, że ja się z tobą zgadzam, bo nie, bo ja mam przekonanie o tym, że jestem istotą źródła, bo ja to wiem. Skąd to wiem? Ja już tą historię, słuchajcie, opowiadałem wiele razy.
ale opowiemy jeszcze raz. Otóż słuchajcie, kiedy byłem dzieckiem, nie małym, może 6-7 lat, raczej 6, bo nie czuję, że wtedy chodziłem do szkoły, często wieczorem lubiłem się wymykać z domu. Mieszkaliśmy w takim śląskim familoku. Śląski familok to znaczy, że to były 4 albo więcej rodzin w takim jednym domu. U nas były dwie rodziny na górze, dwie rodziny na dole, osobna sień albo osobna klatka schodowa, jak się teraz mówi nowocześnie, z jednej strony i z drugiej. Natomiast na każdym podwórku były chlewiki, w chlewiku trzymało się węgiel, niektórzy świnki. My trzymaliśmy węgiel, motorower taty, mój rower czy rowerek, jakieś tam graty. I oprócz tego mieliśmy ogrody, dość duże ogrody. I te ogrody miały w sobie różnego rodzaju takie miejsca urządzone. Ja tam lubiłem wchodzić, ale też była na tym podwórku, na placu tak zwanym, szopka, tak zwany króliczosz. Czyli taka szopka drewniana, na dole i na górze taka piętrowa, były klatki z królikami. Ja już nie pamiętam, kto to hodował, a ja lubiłem tam wchodzić, bo tam była taka mała drabinka, że można było wejść na daszek tej szopki i sobie posiedzieć. Lubiłem tam wchodzić, bo daszek się nagrzewał, tam była papa. On wieczorem, nawet jak już się robiło ciemno, to on był nagrzany, było ciepło. Ja tam wchodziłem i patrzyłem w gwiazdy. I powiem wam, że bardzo mocno tęskniłem za domem. I to uczucie odżywa we mnie za każdym razem, kiedy o tym mówię. Ale wtedy ono było tak mocne, że kiedy mama wołała mnie, żebym już w końcu przyszedł do domu, bo się robiło ciemno, a ja ciągle zaglądałem w gwiazdy, to pewnego razu mnie zapytała, co ty tam robisz? A ja mówię, że czekam, bo chcę wrócić do domu. No, mama była wystraszona, zresztą ja na jej miejscu też bym pewnie był zlękniony, gdyby dziecko mi coś takiego powiedziało, ale dla mnie to było tak bardzo prawdziwe, że ja jestem tu w tym ludzkim mundurku, ale to nie jest moje prawdziwe ja. Ja jestem stamtąd. Jestem istotą źródła. Ja to wtedy wiedziałem. I wiecie co? Oczywiście to uczucie potem jest tłumione, bo szkoła, obowiązki różnego rodzaju i tak dalej tłumi to uczucie, ale ja na szczęście nie zapomniałem tego odczucia, które miałem wtedy, jak ono bardzo było prawdziwe. Prawdziwe. Tego nie można powiedzieć, że ja czułem coś takiego. Nie, ja wiedziałem. Ja wiedziałem, że ja jestem stamtąd. Mama wtedy mi powiedziała, ale jak to? Przecież ty tu masz swój dom. Ja jestem twoją mamą, ty tu masz swój dom. A ja jej odpowiedziałem coś, co zabrzmiało dziwnie. Mówię, ja wiem, ale tam jest mój prawdziwy dom. No. I moja droga Lawinio, ja po prostu zareagowałem tak, bo ja mam w sobie to głębokie poczucie tego i tą prawdę, że jestem istotą źródła. A dziś tu na ziemi przyszedłem spełnić rolę, którą odkrywam całe życie. Jaka jest moja rola? Po co ja tutaj przyszedłem? Dlaczego? Skoro ja jestem stamtąd, to jestem dziś tu, w tym ludzkim mundurku. I w tej koszuli, w tej czapce i tu teraz w Teksasie. Co jest przede mną? Co takiego? I kiedy prześledzisz całe swoje życie, to okazuje się, że wszystkie historie, które wydarzały się po drodze i ty podejmowałeś decyzje, tak naprawdę wiodły cię do tego miejsca, w którym jesteś. No nie jest inaczej, prawda? I ty też tak masz. Więc jakby... Moi drodzy, bądźmy tolerancyjni w naszym byciu. Ja ci jeszcze raz przepraszam za to. Też muszę nad tym pracować, żeby nie reagować emocjonalnie, bo moje emocje tak bardzo są związane z istotą źródła, że tak zareagowałem. Dobra, ale teraz już jakby... Ja wiem, że Lawinia mi to wybaczyła już i pewnie już nie ma problemu, ale musiałem to powiedzieć.
Moi drodzy, czasami bardzo trudno jest wyrazić swoje myśli w trakcie takiego nagrania, jak teraz robię. Coś tam umyka, czegoś zapomniałem dopowiedzieć. I bardzo się staram, żeby przez to właśnie nie była ta informacja zubożona, a potem mogłoby się wydawać, że przekłamana. Dlatego ja też zaglądam w kartki, ja sobie wydrukowałem też to, co chcę powiedzieć. Ale wracając jeszcze do tych naszych wewnętrznych przekonań, kim jesteśmy. Każdy z nas jest unikalny i każdy z nas ma prawo do wyrażania swojej unikalności. Każdy. Ty, Lawinia, ja, Zigi i wszyscy, którzy tutaj goszczą na tym kanale. Więc po prostu się nawzajem szanujmy. Wrócę w tej chwili do tego filmu, który pojawił się w piątek u mnie przed południem, a u was pewnie wczesnym popołudniem, filmu, który nazwaliśmy wspólnie z moimi przyjaciółmi My. Pierwotna oczywistość. Ja wiem, że nie wszyscy go obejrzeli. Ten film nie ma takiej oglądalności na przykład jak Porannik. Co też jest pewnego rodzaju odpowiedzią i jakby nie ma teraz w moich słowach ani żalu, wiecie, ani no chciałbym powiedzieć, że to jest dla mnie w porządku. To jest okej. Oczywiście daje to też pewnego rodzaju odpowiedzi. Kto rezonuje z takim tytułem i ogląda taki film i kto z nim rezonuje, a kto nie. I to też jest odpowiedź dla was, drodzy widzowie. My kiedy wspólnie z moimi przyjaciółmi pracowaliśmy nad tym filmem, a praca trwała no, kilka miesięcy, ponad dwa miesiące. I mimo, że wydaje się, że ten film jest bardzo krótki, no bo jest krótki, ma 3,5 minuty zaledwie, to wiedzcie, że każde słowo, które w tym filmie zostało wypowiedziane, a które też jest w postaci tekstowej pod filmem, zostało bardzo dokładnie rozważone przez naszą wspólnotę, naszych przyjaciół. Tak, ażeby wszystkie słowa, które tam są, wyrażały prawdę. I wiedzcie, że leci samolot. I wiedzcie, że każde słowo, które się znalazło w tym filmie i w tym tekście, było dokładnie rozważone tak, aby istoty źródła, bo to do nich jest kierowany ten film, poczuły rezonans. To właśnie o to chodzi, żeby dzięki temu rezonansowi odpowiedzieć sobie, my wszyscy, istoty źródła, jaki jest fundament prawdy. Ja do tego wrócę, moi drodzy, bo dla mnie ten film jest najważniejszym filmem, bez wątpienia, przez 5 lat istnienia tego kanału. Najważniejszym. Ten krótki film, te 3,5 minuty. Ja do tego wrócę i zacznę od początku. Popatrzcie, jak to nawiązuje bardzo do treści tego, o czym powiedziałem przed chwilą i co czułem, kiedy byłem dzieckiem. Bo pierwsze słowa są w tym filmie takie. Czy towarzyszyły lub towarzyszą ci te pytania? Kim jestem? Gdzie tak naprawdę jestem? I po co tu jestem? I wiesz, człowiek, który nie czuje połączenia ze źródłem, takich pytań raczej sobie nie będzie zadawał. Czy to jest czymś lepszym czy gorszym? Nie. To też jest w porządku. My musimy wiedzieć o tym, że różnicujemy się tylko na podstawie tego, jakie podejmujemy decyzje. I każda decyzja podjęta przez nas jest w porządku, bo odzwierciedla twój stan na dzisiaj. Jeśli podejmujesz decyzję, że te słowa z tobą rezonują i chcesz iść w tym kierunku, by budować swoją przyszłość, swój nowy świat, na bazie takiej prawdy, której się nie da podważyć, jak te słowa na przykład, to jest w porządku. Ale jeśli też nie rezonujesz z tymi słowami,
i chcesz budować świat na bazie innych przekonań, być może przeciwnych albo odrębnych od tego, to też jest w porządku. Wybierasz inaczej. Obejrzałem wczoraj ciekawy film na kanale Wisym. Ten film mówi o tych dniach, o 6, 7, chyba nie 8 września. O tym przekonaniu, że właśnie jesteśmy w trakcie rozdzielania się linii czasowych. I wiecie, linie czasowe będą się rozdzielały między innymi poprzez podejmowanie decyzji przez nas samych. Tak to będzie wyglądało, tak to było zapowiedziane i tak to dzisiaj wygląda. Decydujemy o tym, kim chcemy być, jak widzimy siebie. Przepraszam, ja się trochę przesunę, bo już mnie słońce dopala. O, chyba się mocno nie usunę. Więc będą decyzje podejmowane w taki sposób, że chcemy budować fundament na bazie przekonań o naszej prawdzie, o tym, że jesteśmy istotami źródła, że tą bazą jest to, że jesteśmy wolną wolą, że jesteśmy szacunkiem dla wszystkiego, co istnieje, że jesteśmy wolnością i suwerennością, że jesteśmy wiecznym życiem, że jesteśmy kreacją, że jesteśmy ekspresją darów i talentów, że jesteśmy dobrostanem, że jesteśmy światłem, przejawem najwyższej inteligencji i bezwarunkowej miłości, że jesteśmy unikalną manifestacją źródła, że jesteśmy wszystkim i że jesteśmy w stałym połączeniu ze źródłem. Stąd ta nazwa, istoty źródła. I jeśli wybierze ktoś inaczej i nie czuje się istotą źródła, nie czuje się w tym bezpośrednim powiązaniu i nie czuje tych słów, które przeczytałem przed chwileczką, to słuchajcie, to jest też w porządku. I tu uwaga do tych wszystkich, którzy czują, że jednak są istotami źródła, nie czujcie się lepsi. I nie próbujcie stawać wyżej ponad tymi, którzy czują inaczej. A inni czują inaczej, a my czujemy inaczej. Nie ma lepszych i gorszych. My po prostu dokonujemy wyboru. Czy linia upadająca, ja nawet nie nazwałbym ją upadającą, linia, która dokonuje innego wyboru, jest gorsza czy lepsza? Tu nie ma wartości. Nie można tego wartościować. Ta linia wybrała inaczej. Czasami jakby świadomie ludzie na tej linii mówią, ja nie chcę mieć nic wspólnego ze źródłem, a będę robił to, co mi się podoba, mam wolną wolę. No i właśnie tu jest klucz. Tak, to jest prawda. To jest prawda. I dlatego my musimy, nie musimy, my chcemy pozwolić im na to doświadczenie według ich uznania. Ale my już potrzebujemy innego doświadczenia. Doświadczenia w pełni miłości, tak jak czytałem, z szacunkiem do innych, dla wszystkiego, co istnieje, właśnie dla tej innej linii też. Z szacunkiem dla wolności i suwerenności, ale też poczuciem tej wolności wobec siebie samych i suwerenności wobec siebie samych. No, czasami przerywam, bo myśli mi się nasuwa tyle, że chciałbym wszystko powiedzieć, ale się nie da. Bo moi drodzy, jeśli mówić o wolności i suwerenności, to wy pewnie to czujecie, że my już jesteśmy na tej linii, która buduje nowy świat, suwerenny. Suwerennych istot źródła.
trudno jest to powiedzieć istotom, które tego nie czują i nie rezonują, bo one widzą ten świat inaczej. One go widzą jako świat jeszcze pełen lęku, strachu, uzależnienia, przemocy, wojen i tak, i będą miały rację. I będą prawdopodobnie w takim świecie żyły. To jest jednocześnie, ten przeskok pomiędzy liniami jest jednocześnie bardzo łatwy i bardzo trudny. Klejem, który nas trzyma, który nas przywiązuje do tej czy innej linii czasowej, są nasze przekonania, nic więcej. Nasze przekonania. To jest tak łatwe, że aż tak bardzo trudne. Ja już podawałem ten przykład tak wiele razy, ale ja go powtórzę. Przekonania o tym, co jemy, o tym, co produkujemy jako żywność. Będą ludzie, którzy są przekonani, że mimo wielu aspektów, które widzimy na zewnątrz, produkcja fałszywej żywności, GMO, chemia, trucizny i tak dalej, radzą sobie w tym życiu i po prostu podjęły decyzję, że one do tego się nie przyłączają. Robią wszystko to, ażeby jeść zdrowo, odżywiać się zdrowo, kupować tylko rzeczy, które są dla nich zdrowe. Jeśli produkują, to produkują to, co jest zdrowe, pozbawione chemii, GMO i tak dalej, i tak dalej. Ale po drugiej stronie, na tej drugiej linii, będą istoty, które dalej będą twierdziły, że one nie mają wyboru, bo przecież kapitalizm zmusił ich do tego, żeby stosować GMO, kapitalizm na nich wymusił to, żeby stosować chemię, kapitalizm wymusił na nich to, że muszą kupować jedzenie zubożone albo w ogóle zatrute i fałszywe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz kto ma rację? I ci. Wybór należy do ciebie. Na której linii chcesz być? Czy chcesz dalej widzieć zagrożenia, czy chcesz widzieć szansę i istotę rzeczy, jaką ona jest, tą prawdę? Proste i trudne jednocześnie, ale to jest naprawdę proste. To jest kwestia decyzji. Decyzja jednak może być podjęta, kiedy dopuścisz do siebie, do tych swoich przekonań, które masz dużo, informacje, które przeczą twoim przekonaniom. Jeśli je dopuścisz do siebie i przynajmniej rozważysz, że one mogą być prawdziwe, to masz szansę na zwrot. Masz szansę na to, żeby zobaczyć, że tak naprawdę jesteś wolną wolą. Że tak naprawdę jesteś istotą, która chce szacunku dla innych i chce szacunku dla wszystkiego, co istnieje. Jeśli otworzysz się na to, to dostrzeżesz, że to ty jesteś kreacją, że ty tylko byłeś wykorzystywany do kreowania woli innych ludzi, którzy nie chcieli dla ciebie dobrze, ale byłeś wykorzystywany i już nie musisz temu podlegać. To ty jesteś utalentowanym i obdarzonym wieloma darami istotą, która może kreować i tworzyć. Ty jesteś też kreatorem. Kreatorem swojego życia, swojej linii czasowej. Tak, to jest piękne. I to ty możesz postanowić, że od teraz będziesz żył w pełnym dobrostanie. I dobrostan mam na myśli stan, w którym niczego ci nie brakuje. A to jest też stan, w którym nie czujesz pustki i nie oczekujesz czegoś, co nie jest dla ciebie jeszcze spełnione. Nie żyjesz w oczekiwaniu, akceptujesz to, co dzisiaj jest. I to jest uczucie dobrostanu. To jest też to, kiedy poczujesz, że jesteś przejawem wyższej inteligencji. Jesteś po prostu światłem. Jesteś bezwarunkową miłością. I to też jest stan, w którym poczujesz swoje stałe połączenie ze źródłem. Pewnie miałeś takie odczucia jak ja, ten stan, o którym opowiadałem na początku.
to przemożne uczucie chęci powrotu do domu, a jednocześnie uczucie zrozumienia tego, że jestem tutaj, że wrócę kiedyś do domu, ale że jestem tutaj, bo mam coś do wykonania. To są drobne zadania. Ja nie uważam siebie za kogoś wyjątkowego. Nie. My wszyscy tutaj wykonujemy drobne zadanie, które w sumie jednak składa się na przepotężną pracę, którą mamy do wykonania. No. Czy jesteśmy w przejściu? Czy linie się rozdzielają? Tak. Mam to poczucie. A towarzyszy mi ono z taką całą pewnością od mniej więcej miesiąca, kiedy widzę, że z wieloma istotami, z którymi myślałem, że się rozumiem, okazało się, że jednak nie. I to są kwestie takie zasadnicze. Ja już o tym wspominałem kilka razy w poradnikach, jak podstawowe definicje, czym jest życie na przykład. Okazuje się, że mimo iż istoty się mienią takimi, które się obudziły, to mają zupełnie inną definicję życia. Albo definicję miłości. Albo definicję wdzięczności. Definicję szacunku. Wiecie co, naprawdę to jest ogromna rzecz, bo nie było tego widać jeszcze 2 lata temu. A dziś widzi się to. Mamy inne definicje tylko dlatego, że mamy inne przekonania i nie chcemy od nich odejść. Tkwimy w tych przekonaniach, w związku z czym to jest ten wybór. Teraz mówię nie za siebie, tylko za te istoty, które patrzą na przykład na definicję miłości, na pojęcie miłości jako na coś fizycznego i związanego na przykład tylko z seksem. Na przykład, podaję jako przykład, ale wiele innych definicji. Więc kiedy pozostają przy tych swoich przekonaniach, że tak właśnie jest, no to właśnie wybierają. To jest ten wybór. No, wybór, wolna wola. To jest kwintesencja wszystkiego. Wszystko możesz jeszcze zmienić. Masz jeszcze ciągle wybór. My mamy ciągle jeszcze wybór. Ja idę tą drogą, w której mam poczucie tego, kim jestem, a wiem, że jestem istotą źródła, która kiedyś do tego źródła wróci, bo moja tęsknota nie zniknęła. Jednakże mam poczucie obowiązku i odpowiedzialności za moje życie tu, w ludzkim ubraniu. Kocham je, ja bardzo kocham człowieka. To jest piękna, człowiek to jest piękna istota, obdarzona wielką mocą, przepotężną. I istoty, które chociażby z opowiadań Jurka, które mają, są pozbawione pewnie nici DNA, one nie są nawet zwinięte, oni mają 10 nici na przykład. Niestety przykro, ale nie mają empatii, w związku z czym nie będą rozumiały tych pojęć, mają inne definicje tych pojęć. Ale wśród tych ludzi, którzy mają inne definicje pojęć, są też istoty źródła, które jednak zostały przekonane przez tych innych, że ta definicja jest właśnie taka, a nie inna. Więc dalej masz szansę zmienić przekonania i stać się częścią innej linii czasowej. Wcale nie gorszej czy lepszej, innej. Zrób to, co rezonuje z tobą. Po prostu. No. Piękna pogoda, kochani. Ja się szykuję do ostrej pracy w ogrodzie. Muszę to wszystko przemodelować, trochę zburzyć, trochę rozmontować, a potem zmontować na nowo. Ale dla was nic się nie zmieni. Po prostu będę częściej wam pokazywał relacje z tego, co tutaj u mnie w Teksasie, na moim podwórku. To chyba tyle na dzisiaj. Może jeszcze zakończę wierszem, bo dostałem wiersz, który przesłała mi Izabela. Izabela Safin, znacie ją z bardzo fajnych, wartościowych filmów na kanale. Lubicie te filmy z Izabelą. Ale to nie jest jej wiersz. To jest wiersz jej siostry
I ten wiersz opisuje noc czerwcową. Taki chyba jest i tytuł też tego wiersza, chociaż nie wiem. Więc ja sobie pozwolę, bo skoro Iza mi go wysłała, to mniemam, że mam też pozwolenie jej siostry na to, żeby go przeczytać. Wiersz jest trudny, bo jest, można by powiedzieć, że białym wierszem, więc będzie się go trudno czytało, ale wpadł mi w serce, więc przeczytam go. Zbliża się noc istot eterycznych w skafandrach swych dusz okrytych, co trwa w bezliku szelestów esencją prawdy przemytych, otulona kroplą istnienia, przepływem smaków i wyzwolenia. W tę noc czas w swej nieskończoności rozsiewa mało gęste, dobrowieszcze naszego serca intencje. I jak pył w cały wszechświat przemieszcza się wszystko, co błogie i piękne. Każda chwila milczy swym skrzykiem. Rozpulchniona gleba w trybie zalężenia wyciąga nas z ciężkiego cienia. Trzepot orła skrzydeł niesie się ku górze, wskazując pazurem, gdzie złych jest miejsce. A my tak jakby nadzy, bo prawdziwi, czuwamy w swej chmurze naturze. Wzdychamy do gwiazd, które pragną nam służyć. W szatach lasu odziani stoimy prosto. Z tej, och, dziwnej matrycy wyrwani, czujemy, że żyjemy, a każdy nasz oddech w imię życia szanujemy. O nocyjką swym czarem czerwcowym pachnąca, jesteś bez słońca czerwona i gorejąca. A my, człeki sumina, jesteśmy twą częścią, tu ziemia. I choć kołyszemy w obłokach, limy, lilas, nasz bratanek wszystko i zachwyca, i ciemność przegania, a z cienia najjaśniejsza duszyczka tymka tuli nasze serca. Witaj, bracie, w swoim nowym świecie, choć i my jesteśmy dziś wszędzie, zawołali Sumianie. My tu jeszcze chwilę pobędziemy, parę misji mamy do spełnienia. Do zobaczenia, nasz aniołku, do zobaczenia. W tę noc, jedną nocyjkę czerwcową, wszechświat w magiczny zakątek się przemienia. Ludzkość wraca do korzenia. O, jakże zaszczyt świadczyć nam w tej wielkiej mocy samo uzdrowienia. No i co powiecie na ten wiersz? Czyż on nie łączy i nie spaja tego wszystkiego, co dzisiaj powiedziałem? Chyba tak. Także bardzo ci dziękuję, Iza, że zechciałeś mi wysłać ten wiersz. Podziękuj swojej siostrze. Przepiękne, cudowne. Bardzo ci dziękuję, siostro Izabeli. To wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Kocham was, bardzo was kocham i do jutrzejszego porannika. Trzymajcie się. Cześć. I fell apart a thousand times. I'm tired of thinking. It's raining, but something in your eyes is shining on me. You say it's time to let go. I say, where are you going with my heart? I'm so afraid of getting lost. Tell me where you going with my heart. I say, where you going
Where you going? Where you going with my heart? I said, where you going with my heart? I still believe in us. Tell me, where you going with my heart? I said, where you going? I said, where you going? Thank you.